No i kolejny odcinek z trollowania, za chwilę zobaczycie z kim. W sumie to moglibyście teraz już celować. Z kim to będzie odcinek, napiszcie w komentarzu. Jeżeli traficie, to dostaniecie uśmiech prezesa. Dobra, intro. Geralt zaprasza na w żyć handlarzone przygody Purposa. Pozdrawia Jacek Rozenek. Bywaj. I co, trafiliście? Cyberwolf! Cześć! W zasadzie to muszę wam się do czegoś przyznać. Nie wiem, jak mam już trollować, już mi się wszystkie pomysły skończyły. Raczej myślę już bardziej o tym, jak to zamienić tą serię na coś innego, bo ja po prostu już nie mam pomysłów. Niestety nie dostaję żadnych dobrych. Jak już dostaję, to albo takie, które już były, albo takie, które... No dobra, ale spróbujmy. Spróbujmy jeszcze raz. Taki jeden Max MC. I mam laczka. Ale dobra, tepnąłem się. Taki jeden Max MC. Tepaj się do mnie. Możesz się do mnie tepnąć? Pewnie, że się możesz do mnie tepnąć. Tak, mogę już. No to tepaj. Zobaczmy, co pan taki jeden Max MC tu będzie robił. I generalnie, nawet jeżeli nie ma X-raya, to mu coś bym zrobił. Możesz mi dorzucić trochę kamienia do ekwipunku? No pewnie. Nie chcę wyłodzić z fałki, a... Co, chcesz go zabudowywać? Ty zły człowieku, czekaj, to ja sam muszę otworzyć. I teraz tak, gdzie jest kamień? Mam kamień, mam 64. Czekaj, a co on tam ma za kilow? Proszę bardzo, masz kamień. Co on to za kilow ma? Tu jest wydajność 5, tu wydajność 5. A napiernicza jakby... A nie, dobra, jest beacon. Jest beaconik, faktycznie. Jest beacon. Bo naparza, chłopak, jak normalnie... No, nie denerwujmy się, jest beaconik, także wszystko... O, chodź tu. Zero reakcji w ogóle, oprzedł sobie te kamienie, no dobra, no. Ja nie mogę, bo to jest jego działka tutaj, także... Aha, no widzisz, a ja mogę. No, ty możesz. Pełne permisje do tego. No posuń się, bo mnie blokujesz, nie mogłem wybudować. Aż zabuduj go. A co? Tam pod spodem są diamenty, nie wiem czy widzisz. Jeszcze nie jestem, gdzie? A, tam, ale to nie ma X-raya. Sprzedam podpisy Cyberwolfa Purposa oraz byłem podglądany przez Purposa. Zapamiętać, Dedejzik więcej nie dostanie podpisów. Tak jest, bo handluje nimi, nie ma. Ty, ale on tak poleciał sobie, no przeskoczył, wziął, obleciał, jesteśmy na 1.12, stąd można latać, żeby nie było. Można, tu można latać akurat. Tu można i to jest zmorą wszystkich wiceadministratorów, którzy... A on lata! A kurde, zapomniałem, że jesteśmy na 1.12 i tu można latać. Ja ostatnio chciałem zabić gościa na 1.12, zapomniałem sobie, że jestem na 1.12. Dobra, dawaj do Bladyka, bo ten tu nic nie kopie. Ten też, no i kurde, no i co tu zrobić? Ten też idzie to samo. Ej, słuchajcie, no oni nie chcą kopać na X-rayu, jak my mamy tu potrolować? Dobra, lecimy do kogoś innego. Dawaj do Adriana, 9, o. Panie Adrianie, witamy, reklamy. Parapet. Podłoga. Podłoga, parapet! Wiesz co? O, mam dobre. Kolejny czekaj, set cobble. Uwaga! I... Au! Ups! I lawa mu się uruchomiła! I palimy się! Ale jakim cudem mu się... Nie martw się, nic mu się nie stało. Ja wiem, że mu się nic nie stało, ale dlaczego ta lawa się uruchomiła? Bo się kobel stracił, no nie wiem, może się wajcha przeprzestawiła, bo co? Nie stoi się w tak strategicznym miejscu, no. Dlaczego mu się to popsuło? Już się martwi, że się popsuło. Się popsuło, to się popsuło. Się weźmie, się naprawi. Trollowanie w końcu, no nie? O Jezu, dobra. Czekaj, to trzeba znaleźć źródełka teraz. Tak przejmujesz. To budowlownik z lawą, no i co ja mu teraz... Wiesz co, ja mu muszę przywrócić te teraz. No kurde, to żem strollował teraz, wiesz? Standardowo, jak to u mnie. Ostatnio to Vertes zabijał lawą niechcący, a teraz ja. Ojeju, no nic mu się nie stało. Znowu pan Bladyk kopie. Wiem, że oni tam jadą. Dobra, jeszcze muszę mu powsadzać do tego. Proszę cię, ty mu tam nic nie wsadzaj. Ty to jest family friendly content, ty już nic tu nie insynuuj, proszę ja ciebie.
Dobra, wszędzie jest pusta. Puste są. No to dobra, to 6 tych muszę teraz wsadzić wiaderek. No i co? No i to jest ostateczne trollowanie, słuchajcie. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Dobra. No i zrobiłeś trolla gościowi, no i gorzej, jak był tylko zwykłym graczem, nie wejdzie. Wszedł. Wszedł. Czekaj. Dobra. I wszystkie wiaderka są na swoim miejscu już. O co chodzi? W ogóle ja nie wiem, co tu się stanęło się. Ty wiesz, co się stanęło się? Bo ja nie wiem, co się nie stanęło. Nie mam pojęcia. Się. No, on też nie ma. Dobra, możemy iść dalej. A Jakob Stonek? Czy jakoś tak? Jakob Kostek. Jakob Stonek. O, cię, panie! No. Nie, ale tu minął, zobacz, Lediaksów. Czekaj. No, ona wprost ma diaksiki przed sobą. Nie. Nie. Stawił to nóż. Dobra, ale czekaj. Czekaj. No bo... na pewno się wkopię, no. Nie, bo... No żelazo, złoto. Dobra, ale wiesz co, tak... I zobaczmy, czy on zostawi to żelazo teraz. Nie no, zabrał. No to jeszcze... Zabrał. Ja bym się tu do niego z powrotem tepnął za jakiś czas, bo ja bym chciał dzisiaj jakiemuś cituchowi zrobić trolla. A teraz się tepnijmy do, bo przed chwilą kogoś miałem, Ranger Player. Żeby, i pan uciekł. No. O, pan Ranger Player. Ty, to będzie dobre, Replace Near Glass na 0. Kurde, bo przecież jeszcze dwa, dam 5. Dobra? I wiesz, co się stanie? I woda mu się wylała. Ja to dzisiaj no wszystko nic psuję. Mu się zbytnio nie stanie. Bo wpadnie do wody, jak to brzmi, jak no, dobry dokładnie. Przeleciał nad tym. No co za cwaniak, no? Nawet nie zwrócił uwagi, że szpani ma. No co za cwaniak, a ta woda się cofnie stamtąd? No nie, to sobie będzie musiał wysuszyć. No cóż, no. Papiernicze, ja dzisiaj rozwalam serwer po prostu totalnie. A tu jest twój tron. Tron Purposa właściciela. Bo jeszcze nie widziałeś, jak ja ostatnie trollowanie zrobiłem, ale to była homuwa. To było takie trollowanie trochę w przód, że tak powiem. Czekaj. Teraz to zrobiłeś. Ty troszeczkę trollowanko w przód zrobiłem. Nie, to już nie jest sygnał. To już nie jest sygnał trollowania. Teraz jest bodajże taki. Dokładnie, to jest sygnał trollowania. Podskakiwanie w miejscu i obracanie się. Dokładnie, także pan nie dostanie, ale pan chyba też nie do końca był pewien, czy to jest trollowanie i tak sobie odpuścił. Generalnie zrobiłem trolla w tamtym tygodniu takiego, że zabrałem ludziom na przykład bloki diaksów, na przykład podpisy, na przykład kowadła, na przykład enchant table i nie oddałem ich. Znaczy oddałem, ale zakopałem każdemu pod domkiem, pod ziemią, z główką strollowany i dopiero się dowiedzą na odcinku. Także no. Oj. Zły człowiek, nie? Bardzo zły człowiek jesteś, wiesz? Do kogo by? Do lewego dawaj. A zaraz zobaczysz. A nie, bo to Spider-Man. Myślałem, że to jest ten. Myślałem, że to stary Cyberwolf jest. I jakie on fajne slimy robi. Jasne, i znowu mi na odcinku potem napiszą, co? Że Cyberwolf pijak, tak? No. Ale Cyberwolf nie jest pijakiem, wyście źle zrozumieli żarcik. Ja mówiłem tylko, że tamten koleś miał ksywę pijak i miał cyberwolfowy skin, no a wy już od razu tutaj ten. Ty ten bladyk, patrz to. No bo on tam siedzi w jednym miejscu i pod sobą wykopuje, no. No dobra, niech ci będzie. Co by temu panu zrobić? Nie wiem. Ja bym mu na przykład, o wiem co. Open inventory, lewy. I po co ci ta zbroja? No daj sobie spokój, brzydko w niej wyglądasz. No, zabierz mu wszystko. Będzie nie no, myślał... ja mu przełożyłem mu do ekwipunku. Tylko, żeby on nie zginął teraz przez to. Nie, bo tu nie wybuchają. Ale on się nie skapnął, przecież jak szedł z łapką, to było widać, że mu zabrałem zbroję, tak czy nie? To widać czy nie widać? Aż sprawdzę. Nie, chyba nie, nie. Nie zmienia się łapka? Nie. Faktycznie, łapka się nie zmienia. No dobra, ale... Ale to serduszka widać przecież, na dole zbroję widać przy serduszkach. No widać, no ale się chyba nie skapnął. Czekaj, chyba jednak właśnie się skapnął.
No wiesz, no... Iść i ginąć non-stop przy każdym skoku to trochę jest coś nie tak, ale to widzę, ile mi serc ubywa, no nie? I no widzę, tak, że nie mam zbroi. Nie, chyba jednak po prostu przycupnął. Daj ucz ja pobruszę, a ty pożywaj. Tak. Taka sytuacja. No. Nie, nic nie, z tego. Nie, olał temat, także spońko. Nie interesuje go, to jest nieważne. Nie, założył, patrz! Dawaj go pomęczymy jeszcze troszkę. Jeszcze chcesz go męczyć? No pewnie. Zakładaj ty i ma to w dupie! Ciekawe, czy coś napisze chociaż. Nie, po co? Nie, no olał temat. No i dobra, no i fajnie. No nic. Czemu ja czuję zapach zupy? Natalia, robisz zupę? To się gdzieś coś gotuje. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie. Oczywiście zasuwajcie do Adama, tudzież Cyberwolfa, jak to woli. Macie link w opisie. I pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.